Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w Age of Civilizations 2. Droga do Międzymorza, no i kontynuacja naszej serii. Tym razem rozpoczniemy już wojnę z Rumunią, a więc wojnę z Rumunią, która jeszcze jest naszym sojusznikiem. Jeszcze jest naszym sojusznikiem, ponieważ my już tutaj za moment Rumunię tak naprawdę z sojuszu wyrzucimy. No i wysyłamy tutaj naszą decyzję. Rumunia zostaje z sojuszu tutaj już całkowicie usunięta, no i tak naprawdę my pozostajemy w sojuszu z Węgrami, więc teraz będziemy musieli tutaj pokonać Rumunię. Po co chcemy pokonać Rumunię? Ponieważ żeby utworzyć Międzymorze, potrzebujemy tej tereny Rumunii, no i tereny też paru innych państw, natomiast sprawa wygląda tak, że z Węgrami będziemy jeszcze walczyli pewnie później w jednym z następnych odcinków. Tu jeszcze jest Krym, no i widzę, że tu jeszcze jednak jakaś jedna prowincja, to jest nawet prowincja wyspiarska, należy tutaj do Danii, zobaczcie, więc możliwe, że nawet z Danią albo będziemy walczyli, albo ich spróbujemy jakoś zwasalizować. Tymczasem na razie Rumunia. Jak tutaj będzie wyglądała wojna z Rumunią? Rumunia ma tereny tutaj na Bałkanach oczywiście, więc na południu. Rumunia też ma tutaj tereny w okolicach Kaukazu. Ale tam chyba nie będziemy się pchali, nie będziemy nawet próbowali uzyskiwać tutaj dostępu wojskowego od Turcji czy od ZSRR. Więc na tamte tereny raczej nie będziemy się przemieszczali. No i jeszcze Rumunia tutaj na północy, a więc Niemcy i tak naprawdę dawne tereny, które kiedyś należały do Danii. Więc tutaj też jest wojsko przygotowane. To jeszcze w stolicy są posiłki, które można gdzieś dodatkowo tutaj posłać. Tutaj jak widać już wojsko na granicy z Rumunią czeka tylko tak naprawdę na rozpoczęcie tego tutaj pojedynku, na rozpoczęcie tej wojny, która no zobaczymy jak długo będzie trwała. Myślę, że to jest już odpowiedni moment, żeby rozpocząć. Tutaj trzymałem jeszcze wojsko na granicy z Węgrami, natomiast my się tutaj nie mamy za bardzo czego obawiać ze strony Węgrów. No Węgrzy to są w końcu nasi sojusznicy, więc myślę, że po prostu włączą się do wojny i może tutaj jeszcze zaatakują, może nam jeszcze dodatkowo pomogą. A więc jeszcze ostatnie posiłki doślemy tutaj na granicę. Jeszcze tutaj tak naprawdę od strony bardziej już dosłownie z Półwyspu Bałkańskiego możemy zaatakować, bo tutaj zobaczcie, mamy tereny dawnej Chorwacji, Dubrownik, Budwę, no Czarnogóra tutaj, Podgorica, więc stąd możemy Podgoricy na przykład, albo Strebinę możemy tutaj także dodatkowo zaatakować. Jeszcze tutaj mamy jedną prowincję, więc tutaj już bardziej tereny Grecji. Stąd też możemy zaatakować, więc możliwości mamy dużo. Możliwości mamy dużo, jest szansa na zmasowany atak. Jeszcze tutaj jedna sprawa. Kolejny front na północy. Tutaj Rumunia okupuje tereny Norwegii, ponieważ Rumunia właśnie obecnie walczy z Norwegią, więc tutaj też są tereny, które są okupowane przez Rumunię akurat. Można się tam zawsze wbić, więc tam też wojsko będzie z pewnością stacjonowało i pewnie tam też ruszymy z jakimś atakiem. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy, niech tam się jeszcze wojska zdążą przemieścić. Już mamy tutaj, zaczynamy mieć naprawdę spory kryzys gospodarczy, więc postarajmy się jak najszybciej tę wojnę rozpocząć. Wzywamy tutaj Węgrów, no i lecimy. Wojna właśnie w tym momencie się rozpoczyna i oczywiście rozpocznie się naszą ofensywą. Osobiście nie widzę tej potrzeby czekania przy granicy gdzieś. No to ruszyliśmy i od razu tutaj przejmujemy pierwsze prowincje i od razu także zobaczcie, że tutaj za chwilę już przejmiemy Berlin, także my Berlin będziemy tutaj już za moment okupowali. Tereny na Bałkanach jak na razie tutaj wdzieramy się oczywiście całą armią, którą tutaj posiadamy, bo raczej nie ma co czekać. Jeszcze możemy właśnie tutaj od drugiej strony ruszyć, czyli tam Bałkany. No i jeszcze, żeby tutaj całkowicie dopiec naszym przeciwnikom, mamy oczywiście możliwość ruszenia także tam całkowicie na północy. Tu właśnie pomożemy Norwegii odzyskać te tereny, przez co jeszcze bardziej osłabimy Rumunów, którzy, no wydaje mi się, że w tej wojnie nie będą mieli za dużo do powiedzenia. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak tam sytuacja ma się z ich armią, bo ja podejrzewam, że oni mogą mieć naprawdę dużą część armii właśnie gdzieś na północy. I zobaczcie,
tutaj zdesantowali się w Gdyni, także my musimy tutaj zebrać siły i ruszyć z wartą grupą właśnie w stronę Gdyni, by pokonać tamtą armię, która tam już właśnie Gdynię tak naprawdę nam zajęła. No to jest dla nas bardzo ważne miasto, więc też nie możemy go stracić, nie możemy pozwolić, żeby tutaj Rumuni Gdynię zajęli tak na dłużej, więc postaramy się ją jak najszybciej po prostu odbić. Natomiast tu widzę, że armia się przemieszcza, już są w Pile. No i dochodzi tutaj do starć właśnie na północy Polski. Jednak armia rumuńska tutaj już się zdecydowała rozdzielić, co myślę, że wyjdzie naprawdę mocno na ich niekorzyść, ponieważ jeżeli oni będą tutaj podzieleni na wiele różnych mniejszych armii, no to my po prostu będziemy w stanie tę armię rozbić. No tylko, żeby tutaj nie zrobili zbyt dużego zamieszania, nie zaczęli uciekać po całym kraju, więc postaramy się jakoś w miarę szybko tutaj te ich armię rozbić. No okej, no to armie rumuńskie są tutaj stale rozbijane i właśnie zajmujemy Bukareszt, a więc to jest z pewnością ważny punkt w tej wojnie. Zdobycie stolicy przeciwnika. Teraz Rumunom powinno być już naprawdę zdecydowanie ciężej i wygrywamy tak naprawdę na wszystkich frontach. Jedynie tutaj na północy Polski naprawdę się rozpanoszyli. Udało im się zająć także Gdańsk. Natomiast mimo wszystko my ich tutaj złapiemy w kocioł, że tak to mogę określić. I jakoś uda nam się dorwać tutaj te armie rumuńskie. Tylko będziemy musieli uważać, żeby tutaj właśnie za bardzo się nie rozeszli. Postaramy się też wysłać wojsko z drugiej strony, bo tam zostawiłem też jakieś posiłki na wszelki wypadek. No ale takie sytuacje to akurat ciężko przewidzieć, bo wróg może zdesantować się tak naprawdę wszędzie, jeżeli walczymy na tak dużej ilości frontów, więc my tutaj po prostu musimy tak naprawdę próbować ich jakoś obejść, no i tak naprawdę sprawić, żeby oni tutaj z tych te ziemie opuścili, żeby w międzyczasie także oczywiście zostali rozbici przez naszą armię, która zdecydowanie tutaj jest większa. Jeżeli chodzi o Bałkany, no to tutaj całkowicie przeważamy. Raczej nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia. Tutaj niektóre prowincje już zostały odcięte od pozostałych, więc nie ma do nich takiego swobodnego dostępu. Tylko trzeba oczywiście uważać zawsze na tyły, ponieważ to akurat nigdy nie wiadomo, kiedy tam jakaś armia jeszcze przeciśnie się do tyłu. Okej, widzę, że jest ich dosyć sporo w Norwegii. I tam może naprawdę jeszcze wiele się zadziać. Tutaj na północy Polski musimy tę armię z pewnością podzielić, gdyż no nie jest to na pewno teraz dla nas korzystne, jeśli zostaliśmy tak otoczeni. Znaczy, czy to my zostaliśmy otoczeni, raczej właśnie oni są teraz otoczeni przez nas, natomiast problem jedynie jest taki, że gonienie ich tutaj po kraju może dosyć długo zająć, żeby nam tylko teraz Warszawy nie zdobyli, bo tak naprawdę stoją tuż pod naszą stolicą. Ale myślę, że postaramy się o to zadbać, by do tego nie doszło. Tutaj wbijamy się jeszcze na te tereny, właśnie można powiedzieć, które należały kiedyś do Danii. No i Rumuni są tutaj głównie właśnie w Norwegii. I tam z pewnością będzie trzeba uważać. My tutaj będziemy musieli przygotować armię, która byłaby w stanie stawić czoła tutaj Rumunom. Mam nadzieję, że też tam gdzieś Węgrzy mogą nam pomóc. Ewentualnie wyślemy tam jeszcze kolejną armię, która tam po prostu popłynie. I może to nie byłaby zła opcja. Może to byłaby nawet dosyć rozsądna opcja. Drogą morską by tutaj zdecydowanie powinno nam szybciej pójść. Okej, widzę, że oni chcą tutaj opływać tak naprawdę całe Morze Śródziemne. No dobra. W końcu prędzej czy później te posiłki powinny dotrzeć. Jeżeli byśmy sobie nie poradzili, to mogą nam się po prostu przydać. Bo tam na północy mogliśmy dać jeszcze więcej armii tak naprawdę. Mogłem tam dać jeszcze więcej armii. Ale nie spodziewałem się, że aż tak duże ilości wojska właśnie tam na północy stacjonują. Ja wiem, że oni tam walczą z Norwegią. Zdaję sobie sprawę jednak. Mimo wszystko myślałem, że też tutaj część wojsk będzie na Bałkanach, a na Bałkanach było tych wojsk naprawdę niewiele. Spodziewałem się tutaj właśnie większej ilości wojsk. Tutaj trzeba jeszcze uważać, bo tam widzę, że gdzieś z Węgrami jeszcze toczą walkę. Próbują się wbić gdzieś do Budapesztu. No to też trzeba uważać oczywiście. No i my tutaj będziemy stacjonowali
w okolicach stolicy i innych prowincji rumuńskich. Staramy się oczywiście podbić je wszystkie. Okej, tam jakiś bunt jeszcze wybuchł. Wybuchł właśnie w Finlandii. No więc tak naprawdę niebezpiecznie tutaj jeszcze jest na tej północy. Ja tutaj podejmę działania, by wysłać jeszcze więcej wojsk, może właśnie z tych terenów tutaj. Po prostu postaram się jakoś te wojska przetransportować, by mogły obronić Finlandię, bo to jest na pewno ważny punkt. Dobra, te wojska na północy Polski już zostały tutaj powstrzymane tak naprawdę, jeszcze tam jakieś tylko niedobitki się kręcą. No a teraz będzie trzeba wspomóc północ, która jakoś sobie tutaj musi dać radę. I to jest tak naprawdę ostatni front, na którym toczy się walka, bo już no prawie we wszystkich miejscach zostali Rumuni pokonani. Tam sobie jeszcze mają te tereny właśnie w okolicach Kaukazu, ale tak jak mówiłem, tam raczej nie będziemy toczyli walk. Tu jeszcze na Bałkanach jakieś dosłownie pojedyncze prowincje, no to jedna prowincja została, którą gdzieś tam sobie okupują, więc z nią też sobie raczej damy bez problemu radę. No a teraz jest misja, by wspomóc północ. Ale co to się dzieje? Wojna z Belgią, tylko że jak wojna z Belgią, kiedy Belgia istnieje? Istnieje, tak, Belgia ma Kongo. Belgii tak naprawdę nie ma w Europie. Belgia posiada Kongo i nie wiem, po co ta wojna w ogóle tutaj się pojawiła. Dziękujemy bardzo. My tutaj musimy się skupić na tym konflikcie z Rumunią. I tutaj już za moment posiłki zostaną dosłane, jak widzicie. Wojsko już tutaj tylko czeka, żeby się zdesantować i właśnie już to będą robili. Minęła odpowiednia ilość tur, żeby tam zdążyli dopłynąć. Więc teraz możemy obserwować, jak Rumuni zostaną prawdopodobnie ostatecznie pokonani. No dobra, Związek Radziecki chce od nas dostępu wojskowego na 40 tur. Podejrzewam, że chcą oni zdobyć Sewastopol, więc zgodzimy się na to. Zgodzimy się tutaj na tę propozycję, bo ja chciałbym, żeby ta wojna się już tutaj zakończyła. Bo tu przypominam, Sewastopol należy do Brazylii, tak. To może wydawać się śmieszne, ale rzeczywiście tutaj Brazylia jakoś dopłynęła na Sewastopol. No i tutaj właśnie zajęli to miasto na Krymie, więc my sobie musimy tutaj z tym tak naprawdę jak najszybciej poradzić. Znaczy, to Rosjanie muszą sobie poradzić. Chodzi o to, żeby zdobyli prowincję, a później żebyśmy mogli jakoś ten Sewastopol zdobyć. Nie wiem, może odkupić od Rosjan. Jak widzicie, tutaj Sowieci jakoś próbują ten Sewastopol zdobyć, ale tutaj także jest ta armia brazylijska. Więc tu jeszcze może się dosyć sporo dziać. To jeszcze może być śmiesznie. Zobaczcie, oni teraz próbują tutaj zaatakować jedną z prowincji, jaką jest Krasnodar. No i zobaczcie, zdobyli Krasnodar. No i zobaczcie, że Krasnodar tutaj zdobyli. Jakieś bunty także mamy w Norwegii, natomiast my spróbujemy już zaraz tutaj przejść sobie do rozmów pokojowych właśnie z Rumunią. I tutaj widzicie, jakich ziem potrzebujemy tak naprawdę do utworzenia Międzymorza. No są nam potrzebne zdecydowanie te tereny. Węgry i tak są nam potrzebne, ale no Węgrów tutaj pokonamy w jakiejś innej wojnie. Mimo wszystko będziemy musieli stoczyć pojedynek z Węgrami, bo nie da się tego zrobić na drodze Unii. No to lecimy, zobaczymy, czy tutaj zdołamy przejąć wszystkie prowincje, które są nam potrzebne. Z tego co widzę, to tutaj ten war score już nam dosyć szybko schodzi. To znaczy nie uda nam się raczej wszystkich prowincji zdobyć, które byśmy tutaj chcieli. No ale dobrze mieć chociaż większość, no nie? Dobrze mieć chociaż większość. Więc tutaj pewnie jeszcze będzie jakaś wojna z Rumunią toczona. No bo chyba w tym momencie podpiszemy tutaj pokój. Chyba w tym momencie mimo wszystko podpiszemy tutaj pokój. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze spróbować dopłynąć właśnie tutaj. Na te tereny w okolicach Kaukazu. Chociaż tutaj widzę, że w ogóle jakaś frakcja powstała w Rumunii, która utworzyła niepodległe państwo. Także no, słuchajcie, Rumuni są totalnie rozbici. Dobra, myślę, że moglibyśmy jakoś tutaj spróbować dopłynąć, jeżeli to jest możliwe. Potrzebowalibyśmy dostępu wojskowego od Sowietów. No w sumie my im udzieliliśmy dostępu wojskowego, więc ja liczę, że oni ten dostęp wojskowy dadzą również nam. Chociaż zaraz się przekonamy. No nie, nie mamy od nich dostępu wojskowego niestety. Może w takim razie od Turków udałoby się uzyskać dostęp wojskowy.
weźmy tutaj, zapytajmy się o dostęp wojskowy, albo może nawet, no ja bym im zapłacił, no nie? Ja bym im zapłacił, jakbyśmy mieli czym. Jakbyśmy mieli czym, to bym im zapłacił. Ewentualnie możemy dać dostęp wojskowy w zamian za dostęp wojskowy. I to może sprawiłoby, żeby się zgodzili. No nie, nie chcą się zgodzić. Okej, to może jednak tutaj Rosjanie by się zgodzili na tę opcję. Zobaczmy. No nie, nie chcą się zgodzić, więc no my tam tak czy tak raczej nie dopłyniemy niestety. Ale no mamy tak naprawdę tutaj sporo rozkora, więc i tak zdobędziemy dużo tych ziem. Ja podejrzewam, dlaczego Węgrzy się tutaj nie chcieli wcześniej zgodzić. Możliwe, że dlatego, ponieważ oni chcą zyskać te tereny tutaj. Zależy im po prostu na tych terenach w rejonach Karpat. Więc my możemy zawsze pójść trochę bardziej tutaj na południe i pomyśleć tutaj o innych ziemiach właśnie. Może teraz Węgrzy się zgodzą na tą ofertę. Ja podejrzewam, że Węgrzy wcześniej nie chcieli się zgodzić na te propozycje pokoju. Możliwe właśnie, że dlatego, iż oni chcieli tutaj mieć te prowincje w rejonie Karpat i bardzo im na nich zależało. Jest takie prawdopodobieństwo, no ale w końcu udało się jakoś rozejm tutaj podpisać. Także nie mamy jeszcze wszystkich tych terenów, które są potrzebne do utworzenia Międzymorza, jeżeli chodzi o ziemie, które należały do Rumunii, ale prędzej czy później i tak te ziemie tam pewnie w przyszłości zdobędziemy, więc wiele wskazuje na to, że jeszcze z Rumunią tutaj powalczymy za jakiś czas. Natomiast obecnie musimy tutaj odmrozić naszą gospodarkę. Tak, tak bardzo na czasie. Natomiast, no, potrzebujemy tej pewnej odwilży teraz, pewnego odmrożenia, gdyż nasza sytuacja finansowa obecnie, no, nie wygląda za dobrze. Zatem ponownie szykuje się rozwiązywanie armii oraz czekanie na pieniądze w naszym budżecie. Przy okazji Sowieci zajęli Sewastopol. No mimo wszystko myślę, że dobrze, ponieważ my będziemy w stanie jakoś ten Sewastopol później sobie zagarnąć z rąk Związku Radzieckiego. No albo pokojowo, albo siłą, jeżeli będzie taka konieczność. Chociaż wiadomo, nie chciałbym walczyć z całym Związkiem Radzieckim ponownie, ale jeżeli nie będzie innej możliwości, to możliwe, że do takiej wojny dojdzie. No bo wiadomo, chodzi oczywiście tylko i wyłącznie o to, że ta wojna mogłaby być naprawdę niełatwa, długa i mozolna. A zobaczcie, że tutaj Włosi, z którymi udało się podpisać pakt o nieagresji, zajęli tak naprawdę większą część Francji, okupują ten teren. Tutaj w Hiszpanii też w ogóle sytuacja naprawdę ciekawa i powiem szczerze, że szalona, ponieważ Portugalia zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego. Tutaj mamy także Królestwo Hiszpanii, ale również jest Aragonia. Są także brytyjskie Malaje, dokładnie tak, brytyjskie Malaje mają tereny w Hiszpanii. Oczywiście jest także Andora, więc tam na Półwyspie Iberyjskim naprawdę spory kocioł. No i zobaczcie, takie zdobycze tutaj zagarnęli Włosi, a więc pewną część Francji po podpisaniu pokoju. Ja tutaj cały czas dążę do tego, żeby jak najbardziej zredukować koszt utrzymania wojska, żeby tutaj móc odbudować się finansowo. No i oczywiście to, co wszyscy kochamy, czyli rebelie. Nasza gospodarka już powoli wraca do normalnego stanu. No i w kolejnym odcinku tutaj pewnie szykuje się dopięcie swego, czyli tutaj zdobycie kolejnych tych rumuńskich ziem, więc dzisiaj wojna z Rumunią, w następnym odcinku również pewnie wojna z Rumunią. Tutaj jeszcze potrzebujemy zdobyć tą jedną duńską prowincję. Może uda się za pomocą wasalizacji. No i później pozostaje już tylko i wyłącznie Sewastopol, a także tereny Węgier, które są dosyć obszerne, więc mimo wszystko tu jeszcze będzie się sporo działo. I w ogóle zobaczcie teraz na naszą ekonomię. Jak tutaj nasza ekonomia jest w tym momencie niska. My mamy 32 tysiące ekonomii. Naprawdę spadliśmy w dół z tą ekonomią, więc będzie trzeba tutaj odbudować państwo, ponieważ no sporo wojen jest jednak toczonych. Do zobaczenia wszystkim. Zapraszam na Discorda, na fanpage oraz na grupę na Facebooku tymczasem. Do zobaczenia, cześć i na razie.